Dzień dobry, kłaniam się, z tej strony Marcin, a to kanał geograficzny Motyl i Globus. Dzisiaj witam Was na odcinku mini w pięknych okolicznościach wiosennej przyrody z Rondy na południu Hiszpanii. Niech leci szybko czołówka i zaczynamy. Dzisiaj kilka ciekawostek o drzewach oliwnych. Tak, dla mnie ukochanych i jednych z ulubionych drzew i ważnych nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego, botanicznego, ale także geograficznego czy kulturowego. Drzewa oliwne rosną w specyficznych pasach na świecie. Oczywiście Wam pewnie będą kojarzyć się z miejscami wakacyjnymi, dobrze, bo to się oczywiście pokrywa, ale generalna zasada jest taka, że drzewo oliwne lubi upał, lubi ciepło, ale potrzebuje też troszeczkę deszczu. Nie może być za sucho, ale też nie za deszczowo. Dlatego występowanie drzew oliwnych pokrywa się z klimatem śródziemnomorskim. W przypadku Afryki wchodzi troszkę głębiej, pod samą Saharę, a od południa na klimat subsaharyjski. Czyli Hiszpania, oczywiście Portugalia, Włochy, Grecja, Turcja i tak dalej, ale przecież powiecie, klimat śródziemnomorski występuje też poza Morzem Śródziemnym, jak najbardziej w Australii, czy na przykład Kalifornii, na Hawajach, w Meksyku. No i tutaj akurat oliwka, drzewo oliwne nie jest naturalnym drzewem, zostało po prostu reintrodukowane na tych terenach, przyszło ze Starego Świata na świat nowy. Zawsze zastanawiam się, jak ktoś mówi o cerze oliwkowej, o co mu chodzi, ponieważ ja kojarzę drzewo oliwkowe jako drzewo takie podchodzące trochę pod kolor taki srebrzysty, tak? Mówimy, że srebrzą się gaje oliwne. Zagadka jest paradoksalnie bardzo prosta do wyjaśnienia. Otóż jak się przyjrzycie, to drzewo oliwne, owszem, jest srebrne, ale w stronę południową, zacienioną, oraz spodnia część liści ma kolor srebrny zazwyczaj, ewentualnie w stronę wschodnią czy zachodnią, generalnie tam, gdzie słońca jest mniej, ponieważ no, byłaby bardzo słaba w tym przypadku fotosynteza, gdyby drzewo oliwne nie miało koloru zielonego, który to kolor zielony liści ma zawsze w kierunku południowym, czyli na słonecznym. I tutaj możemy już bardziej jakby zbliżyć się do tej cery oliwkowej, ponieważ jest to kolor zielony, ale przechodzący w taki zgniły zielony, aż w kierunku jasno-brązowego, złocistego. Jedni mówią w tym kierunku, drudzy mówią, że cera oliwkowa uzupełnia się z kolorem też oliwy. Która to oliwa jest efektem, w 80% efektem gospodarczego wykorzystywania drzew oliwnych. Pewnie zastanawiacie się nad jeszcze jedną rzeczą, dlaczego część owoców drzew oliwnych, czyli śliwowatych, nie przekraczających raczej 2,5 cm owoców, które nazywamy oliwkami, niektóre są oliwkowe, czyli zgniło-zielone, a niektóre czarne. Odpowiedź również jest prosta i pewnie się jej domyślacie. Oliwki jasne to są oliwki jeszcze nieprzejrzałe, ale też nawet niedojrzałe. Tuż przed dojrzeniem zbiera się je w 2-3 różne sposoby. Mój tata kiedyś pracował na plantacji oliwek, to też opowiadał mi, brat potwierdził. Te zielone oliwki są ściągane ręcznie, ale nie zawsze oliwka po oliwce. Bardzo często wystarczy potrzepać drzewem i te, które mają spaść i są gotowe do zbioru, spadają na taką płachtę siatkowaną, na której wcześniej już oczywiście część takich jasnych oliwek się też znajduje. Te wczesne oliwki oczywiście mają charakterystyczny smak. Ja się długo do nich nie mogłem, że tak powiem, przekonać, ponieważ mają w sobie dość dużo sodu, fosforanów, to się czuje. Natomiast te przejrzałe, czyli czarne, czasami potrzebują jeszcze 2-3 tygodni, żeby zczernieć. One mają już ich trochę mniej, dlatego są łagodniejsze w smaku. Ale żeby Was to nie zmyliło, nie wszystkie czarne oliwki, nie wszystkie czarne oliwki, które kupujecie w sklepach, pochodzą z drzewa jako czarne.
czasami muszą przejść proces czernienia, czyli usunięcia tych wszystkich właśnie no niezbyt niektórym pasujących substancji posmakowych. No więc 2-3 tygodnie czasami w odpowiednich warunkach sobie leżakują i czernieją dzięki pomocy naturalnych antyoksydantów. Więc tak to wygląda w rzeczywistości. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. Otóż drzewa oliwkowe wbrew pozorom nie są najstarszymi drzewami świata. To nie są drzewa, które dożywają najdłużej ze wszystkich, jak niektórzy uważają. Może dlatego, że im się kojarzą właśnie z cywilizacją grecką, rzymską itd., itd. Wierzcie mi, raczej żadne drzewo oliwkowe nie pamięta czasów ani Sofoklesa, ani nawet Wergiliusza czy Owidiusza. Natomiast dużo starsze od drzew oliwnych są drzewa iglaste, takie jak sosny, zwłaszcza sosny ościste, które potrafią przeżyć 4000 lat. Drzewo oliwne 1000. Choć spośród małych drzewek, bo one dorastają maksymalnie do 10-12 metrów, nie więcej, no to spośród małych drzewek jak najbardziej można je uznać za drzewa żyjące najdłużej. Drzewa oliwne weszły też do kultury jako symbol. Otóż w Grecji gałązka drzewa oliwnego jest symbolem pokoju. Drzewo oliwne zawsze kojarzyło się raczej ze spokojem, z odpoczynkiem, z takim slow life. Przecież gołąb pokoju niesie w swoim dziobie właśnie gałązkę oliwną. W przeciwieństwie do największego konkurenta swojego w temacie symbolu Grecji, czyli drzewa wawrzynowego, inaczej laurowego, które znamy z kuchni być może, ale też znamy jako symbol zwycięstwa, męstwa, rywalizacji. Taki kontrast. No, drzewo oliwne nie tylko kojarzy się z krajami europejskimi i z cywilizacją europejską, bo do bardzo ważnych, że tak powiem, sytuacji doszło już. Gałązka drzewa oliwnego jest na przykład we fladze Erytrei, Somalii, Somalilandu czy w oficjalnej pieczęci Stanów Zjednoczonych. No bo przecież tutaj pasuje dać oczko. Stany Zjednoczone kojarzą się z sianiem pokoju na świecie.